Siemano widzowie, witam w kolejnym odcinku w Pet Simulator, ale już nie X99, to jest nowa wersja Pet Simulatora. Jak wiecie, ja już troszkę sobie w Pet Simulatora pograłem, tego w szczególności Pet Simulatora X, ponieważ w tego Pet Simulatora graliśmy, no kurczę, na moim kanale Szczypson Plus, nie tutaj co prawda, ale sobie tutaj chciałem troszkę pokombinować. Słuchajcie, ja przed chwilą sobie nagrywałem wesoły odcinek tutaj, prawda, z tego Pet Simulatora 99 i już sobie na przykład kilka rzeczy kupiłem na tym odcinku, wydałem troszkę robuxów i wiecie co się stało? Nie nagrałem tego, nie włączyłem nagrywania po prostu, teraz widzę, że po prostu nie nagrywałem i jest po prostu fatalnie, muszę nagrać cały odcinek od nowa, już byłem naprawdę w połowie tego odcinka, już naprawdę fajnie mi to szło, nie, już fajnie sobie pogadałem, fajnie sobie pokupowałem, kupiłem, słuchajcie, ja wam powiem co kupiłem na tym odcinku, kupiłem VIP-a, kupiłem dodatkowo tutaj, prawda, w sklepie, że możemy, ja wam pokażę, tutaj mamy do kupienia te rzeczy, tu, że mogę mieć 15 petów w ekwipunku i już chciałem kupować, kupiłem VIP-a i te 15, to są dwie rzeczy, które kupiłem tylko, te rzeczy kupiłem i okazało się, że nie nagrywałem, więc jest mi totalnie przykro, więc widzowie, muszę powtórzyć wszystko, co mówiłem od początku, więc słuchajcie, dzisiejszym sponsorem odcinka jesteście wy, widzowie. Teraz już nie powiem tego tak fajnie, jak powiedziałem poprzednio, ale wiecie o co chodzi. Chodzi po prostu o to, że wszystkie pieniądze, które dzisiaj wydam na odcinku, czyli 4000 robuxów, które w tym momencie już nie mam 4000, ponieważ wydałem już troszkę, ale mam niecałe, mieliśmy ogólnie 4000. Te 4000 są od was, ponieważ kupowaliście na mojej grupce tostowniki, do której link macie w opisie, takie koszulki, jakie ja mam tutaj właśnie i kupując te koszulki, ja dostaję robuxy, za co mogę oczywiście wydawać je na odcinku właśnie z Pet Simulatora. Troszkę sobie pograłem w tego Pet Simulatora, zobaczę czy się on przyjmie, zobaczę czy wam się spodoba, bo mi osobiście przyznam, że bardzo przyjemnie się gra w tego Pet Simulatora i mam nadzieję, że wam się będzie przyjemnie go oglądać. Zobaczymy, może się z tego jakaś seria zrobi, może od czasu do czasu sobie tutaj coś pogramy, bo na tym poprzednim Pet Simulatorze fajnie mi się grało, fajne były z tego odcinki, może tutaj również będzie fajnie. Ogólnie ważna rzecz co jest, można przesyłać sobie pety z poprzedniego Pet Simulatora, czyli PSX-a. Ja już sobie to zrobiłem, więc na dany moment już wam nie pokażę jak to zrobiłem, ale mam swoje 5 huge, które miałem na tamtym kocie, tam mi został jeszcze jeden huge, muszę poczekać aż mi tam takie odliczanie się skończy i wtedy będę mógł jeszcze raz sobie przesłać huge'a, a teraz póki co pozostało mi jedynie przesłać sobie te wszystkie pety, które mam, wszystkie tutaj dać do tego jakby naszego ekwipunku i w tym momencie patrzę ile mam petów, to są 15 petów, no to jest coś genialnego teraz. Ja widzowie, nie, ja wiecie, nie, mi jest tak smutno, ja tyle rzeczy powiedziałem przed odcinkiem dotyczących właśnie tej gry i no i po prostu się okazało, że nie nagrywałem. Dobra, słuchajcie, szybko to przelećmy jeszcze raz. Zrobimy coś takiego, lecimy sobie na teleport i lecimy na poziom 26. Na poziomie 26 jest do zrobienia rebirth. Widzowie, jeżeli ktoś nie wie co to jest takie odrodzenie, właśnie to jest w tym miejscu. Ja to odrodzenie już sobie zrobiłem i poleciałem sobie dalej. Dotarłem na poziom 50, o nie, nie tam, dobra, no już sobie polecimy. Dobra, dobra, tutaj. Szybko przejedźmy sobie tą deską. Jak widzicie, deskę też mam, deskę też się zdobywa. Ja swoją drogą przed chwilą kupiłem sobie starter packa jeszcze, więc będę miał inną deskę. Tutaj mamy do zrobienia kolejne odrodzenie, które w tym momencie mogę zrobić, więc zróbmy to odrodzenie. Znowu będziemy mocniejsi, znowu będziemy silniejsi, więc cofnijmy się, zróbmy rebirfa i wróćmy z powrotem na start. To jest drugi rebirth, który zrobiłem, ale jest chyba jeszcze ich więcej do zrobienia, więc to jest całkiem ciekawe. O, odblokowaliśmy robienie klanów i to jest ważna sprawa, słuchajcie widzowie, ponieważ możemy ten klan założyć również dla widzów. Mogę zrobić taki klan, do którego będziecie mogli dołączyć, więc wydaje mi się, że jest to dobry pomysł, żeby to zrobić. Jeszcze nie wiem totalnie jak to zrobić, automatic, nie wiem o co tutaj chodzi. Nie wiem o co chodzi, będę musiał się zaznajomić z tym, ale musimy ogarnąć o co chodzi z klanach. Dobra, mamy klan, utwórz klan, co my tu potrzebujemy? Klan, tostowniki. O nie, nie mogę tak dużo. A, bo to jest jakby tost. Dobra, dajmy coś takiego. Klan image ID. A, możemy tutaj sobie wybrać jakby zdjęcie. Okej, okej. Ty, a mogę to później zmienić? Dobra, wiecie co widzowie, ja się muszę z tym zaznajomić, na czym to polega i założę taki klan. Jeżeli chcecie taki klan, no to dajcie znać w komentarzach i w następnym odcinku taki klan ogarniemy. Ale jak widzicie, zrobiliśmy sobie tego rebirfa. Tutaj... Aha, dobra, mam na nowo wszystko zablokowane, ja to odblokowywałem, dobra, no dobra, trudno, nieważne, musimy to od nowa odblokować. No i słuchajcie, bardzo ważna sprawa, na poziomie 76, czyli dokładnie na tym jajku tutaj, gdzie to jest jajko, tutaj, 76, jest do zdobycia huge, jak widzicie, jest na to szansa, więc musimy tego huge'a zdobyć, musimy się tam dostać na ten poziom, więc pozostało nam jedyne co to stanąć tutaj i teraz kopać te pieniądze. Ja mi się wydaje, że je będziemy bardzo szybko zbierać, właśnie jestem ciekaw jak bardzo szybkim tempie uzbieramy te wszystkie rzeczy, żeby dostać się jak najdalej, mam nadzieję, że szybko nam to pójdzie. Dobra, no póki co to idziemy jak przeciąg. Zobaczymy w którym momencie zaczną się schody tak naprawdę i w którym momencie będzie jakoś ciężej. Dobra, tu widzę, że jest też git. Nie, no dobra, póki co, póki co wydaje mi się, że to pójdzie bardzo szybko. Patrz jak to leci.
Już mamy poziom 6, dobra, idziemy tu. Jak widzicie, o, są też obi do zrobienia. Jeżeli chcecie odcinek, bo miałem pomysł na taki odcinek, że jak odblokujemy całą mapę, to zrobimy odcinek z przejścia każdego obi Pet Simulator 99. Więc jeżeli chcecie taki odcinek, dajcie znać w komentarzach. Ja bardzo chętnie takie coś nagram. I mam strasznie głośno tego Pet Simulatora, mam wrażenie. Strasznie głośno, co tutaj jest to tak głośno? Mam, na ostatni poziom to mam, przecież tego już nie da się mieć ciszej, muszę to ściszyć w Windowsie. Dobra, mamy ściszone, mamy uzbierane masę kasy, ja nie mogę, dobra, jak to się zbiera szybko. Lecimy dalej, o, mam też nagrody do odebrania, więc odbierzmy sobie te nagrody, raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, z tego też jest trochę pieniążków, aczkolwiek nie jakoś mega dużo. Dobra, blokowujemy dalej, zobaczymy, gdzie nam uda się dotrzeć. Mam nadzieję, że teraz, bo wiecie, ja dotarłem na ten, do tego drugiego rebirfa, dotarłem mając tylko 4 pety. Tylko 4 pety, ale w tym były huge, więc wiadomo, łatwiej było. Teraz mam 15 tych petów, co oznacza, że jesteśmy w stanie jeszcze szybciej się dostać na nasze upragnione miejsce. Dobra, jak to się szybko zbiera? Patrzcie, raz, dwa, trzy. Nie no, to idzie teraz jak przeciąg, nie? Nie no, mając to, że można przesyłać sobie huge z poprzedniego konta, to jest totalnie OP, serio. Ja w ten sposób jestem w stanie w sekundę dostać się na drugą stronę i to jest naprawdę mega fajne. O, tu mamy do kliknięcia tego peta chyba, czy nie? Ej, tu możemy coś wybrać, nie wiem, o co tu chodzi. Możliwy łup. Okej, dobra. A, bo to jest z tego, jak to się nazywa, z tego obi, co tutaj też jest, bo tu jest minefield, nie wiem, co to tam chodzi. Jak chcecie, tak jak powiedziałem, odcinek z tego, jak to wszystko sobie sprawdzimy, dajcie znać w komentarzu, ja bardzo chętnie coś takiego zrobię. Dobra, no te pety teraz kopią w zawrotnym tempie, nie? To jest niesamowite. Dobra, idziemy dalej. Już mamy poziom 13. No trochę daleko jeszcze do tego, żeby dotrzeć na sam koniec, do tego 76, ale myślę, że dam radę to zrobić dzisiaj. Nie wiem, czy na odcinku, bo to trochę zajmie. Szkoda, że nie mogę tych petów tu zostawić, żeby one sobie po prostu kopały. Byłoby szybciej, ale no dobra, no trudno. Dobra, przejdźmy tutaj. Zobaczmy, co tutaj jest. Dobra, tu mamy upgrade potion. Dobra, możemy sobie potki upgrade'ować. To też jest ciekawa rzecz. O, tu możemy zabrać sobie to, więc zabierzmy. Takie, trzeba zbierać te prezenty, bo z nich później chyba coś wyleci, jak się je wszystkie zbierze. A to, co to jest? Numerus Channel? Co jest grane? O co tutaj chodzi? O co, czemu to jest jakiś nagrobek z YouTube'em? Dobra, nie wiem, o co chodzi. Zbierajmy dalej monety. O, już możemy przejść dalej. Dobra, fajnie. Mamy, ojej, my to tak już szybko zbieramy, że już nie nadążam przeklikiwać. Dobra, tu mamy 200. Szkoda, że nie mogę tego ostatniego mojego huge peda jeszcze sobie przesłać tutaj. Fajnie by było go już mieć, bo by to naprawdę szybko szło i tak samo te ekskluzywy inne. Muszę odczekać chyba 5 dni, żeby to zrobić. No więc niestety trochę to czasu zajmie, ale mam nadzieję, że się doczekamy do tego. Dobra, tu są jakieś drzwi. Mogę tam wejść, ale dobra, na razie nie wchodzę, tak jak powiedziałem. Odcinek z wchodzenia, te wszystkie sekretne pokoje. Jak najbardziej jestem chętny do zrobienia. Dajcie znać tylko widzowie, czy takie coś faktycznie chcecie. Ja w tym momencie, słuchajcie, wiecie co, czekajcie. Ja, niech to się zbiera, a ja sobie sprawdzę, co my tu możemy jeszcze kupić takich ciekawych rzeczy. Możemy w tym miejscu kupić w sumie tego Better with Eggs, czyli możemy zrobić większą szansę na te jajka. Jak widzicie, mam 2000 robuxów. Musimy to wydać dzisiaj wszystko. Nie wiem, po to mam te robuxy, po to wykupiliście też te rzeczy, bym to kupił. Nie mogę tego oszczędzać, to są wasze pieniądze, więc jakby zrobię to dla was i to wszystko kupię. Nie wiem, czy jest sens to kupować, jak już to kupiłem. Chyba nie, więc nie kupuję tego. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. A ja w tym momencie stanę sobie gdzieś tutaj na narożniku. Niech sobie to wszystko tutaj kopię. A ja zobaczę, co my mamy do otworzenia, bo mamy trochę łupów do zabrania. I jak widzicie, mamy tutaj na przykład takie legendarne prezenty. Big present with loot. Dobra, mamy takie luty. Czy mamy gdzieś jakieś... O, tu mamy deski do wybrania. Wow, mamy jakiegoś axolotla. Dobra, ja chcę tego kota. Niech będzie ten kot w takim razie. O, mamy jajka. Dobra, otwórzmy sobie to jajko. Zobaczymy, co nam wypadnie. Może coś fajnego. Uwaga. Dajemy mu masę szczęścia, masę szczęścia, masę szczęścia. Proszę, proszę, proszę. Ajajaj, niestety. Co nam z tego wypadło? Co nam z tego wypadło? Ekskluzyw jakiś. Więc fajnie, bo sobie go zaraz tutaj damy w pety, żeby coś było fajnego. Co jest ten ekskluzyw? Dobra. Wyłóżmy w takim razie tego, zabierzmy i dajmy to. Mamy tak, teraz kolejnego pecika. Dobra, jest fajnie, mamy kolejny prezent do zabrania, więc zabierzmy go. Nie mam niestety więcej jaj, ale wiem, że tutaj gdzieś jest ten, jak to się nazywa? To miejsce, gdzie można sobie kupować rzeczy. Trading Plaza oczywiście, że tutaj jest, więc oczywiście do Trading Plaza będzie się trzeba wybrać. Ojeny, jak ja mam pieniędzy dużo, że ja już tak szybko tutaj mogę przechodzić dwa poziomy dalej, to jest niesamowite. Free Potion, weźmy sobie oczywiście Free Potion. Dobra, weźmy to, właśnie, my możemy te Free Potion. Czekajcie, przejdźmy już sobie tutaj na ten poziom, jak sobie już tutaj zbierają te pety, a ja w tym momencie wezmę sobie może jakąś potkę wypiję, bo to będzie też dobry pomysł, żeby jakoś zwiększyć ilość coinów. Coins you earn by 60% na 25 minut, okej, może to już za dużo, 40% weźmy sobie, żeby po prostu zwiększyć. Więc teraz będziemy mieli jeszcze więcej siana, dobra, patrzcie jak to leci teraz, przecież to jest niesamowite. Który to już mamy poziom? Teraz 20, no dobra, jest git, lecimy jak przeciąg. 10 będzie już zaraz chwila, moment, uwaga, pyk, pyk, pyk i...
O, no trochę trzeba czekać jeszcze. Ale dobra, słuchajcie, ja zrobię w tym momencie cięcie i widzimy się za chwilę, jak będę już może na jakimś tam sensownym poziomie. Nie wiem, czy no raczej się nie dostanę dzisiaj do tego 76 poziomu, aczkolwiek byłoby miło. No ale zobaczymy. Dobra, widzowie, trafiłem na poziomie 25 na jakiś gigantyczny słoik, który właśnie napełniamy. Jak go napełnimy całego, to będziemy mieli tutaj ogromną chyba ilość bonusów, więc oczywiście stoimy, tu jest tu trochę osób, więc to się na nas wszystkich rozdzieli jakoś, ale myślę, że to będzie fajny lucik. Uwaga, 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 zbliżamy się powoli, ja już mogę kupić następny poziom, ale zostanę sobie tutaj jeszcze chwilę, żeby po prostu ten słoik dokończyć. Jesteśmy na poziomie 26, na którym był pierwszy rebirth, ale go już mamy zrobionego, mamy tu zrobionego drugiego, więc myślę, że chwilę moment się dostaniemy dalej. Dobra, ja już mogę kupić po następny poziom, a nie, jeszcze nie, jeszcze nie. To jeszcze leci, ale dobra, z tego słoika na pewno będziemy mogli, bo to już jest taka ilość, z głowa mała, nie? I patrzcie, jaką mam fajną deskę. No nie, no fajny jest ten kat, jest super fajny. Dobra, uwaga, zobaczmy, co my tutaj mamy. Mamy kolejny poziom na naszym huge dabity. No niech się ten słoik szybciej napełnia. Patrz, ile tu jest ludzi, ile czeka na ten słoik. Dobra, tu. Uwaga, uwaga, uwaga. Ostatnie 200 punktów. Leci to jak wściekłe. Zaraz słoik wybuchnie i będziemy mieli z tego taki lód, że to jest głowa mała. Uwaga, poszło! Dobra, zbieramy. Zebrane, okej. Nie no, dobra, ogromna ilość tego została zebrana. Bierzemy to, idziemy dalej, możemy od razu kupić to. I lecimy dalej. Co my tutaj mamy? Dobra, mamy znowu beczki. No i musimy znowu poczekać, teraz cztery. Cztery te srebrne monety. Trochę to zajmie. Więc widzowie, znowu cięcie i widzimy się potem. Dobra widzowie, trochę pograłem, jest już naprawdę... Dobra widzowie, minęło trochę godzin, pograłem i dotarłem do końca aktualnie możliwej mapy. Jesteśmy na poziomie, to jest chyba poziom 63, tak się nie mylę. I mamy tutaj oczywiście już wkrótce, za 4 dni dopiero będzie można przejść dalej. Dzisiaj jest 19 grudnia, co oznacza, że... Dalej będzie można przejść dopiero 23 grudnia, więc niestety pozostało już mi tylko być na tym levelu i tutaj zbierać kasę. Ale słuchajcie, myślałem, że skoro jestem na 63 poziomie, a dopiero na 76 da się otwierać to jajko, w którym są te wszystkie... te huge do zdobycia, co wam mówiłem na początku odcinka, no to mamy trochę lipę, ale okazało się, że da się je otwierać już teraz. I mimo tego, że jesteśmy na 63 poziomie, to możemy otwierać jajko z 76. Dlatego ja kończę otwierać ten piernikowy tutaj, prawda, domek i lecimy otwierać tamtą skrzynkę i może... Może w końcu uśmiechcie się do mnie jakieś szczęście i będę w stanie zdobyć jakiegoś huge peta z jajek. No po prostu byłoby naprawdę miło, więc skończmy tego piernika, lecimy teleportem na spawna. Z tego dostaniemy jeszcze trochę kasy, jak widzicie mam sporo siana. Teraz mam ogromną ilość, bo cały czas od kiedy, od rana tak naprawdę, jak nagrywam ten odcinek, nagrałem 3 filmy w międzyczasie inne, a to sobie ciągle stało w tle i ciągle sobie kopało. Więc jak widzicie mam tego i kasy ogromną ilość. Jesteśmy w stanie teraz otwierać, tutaj jeszcze zbieramy z tego. O, patrzcie, ile z tego teraz będzie, pum, pum, pum. Mamy idealnie mega dużo i jesteśmy teraz tak naprawdę gotowi na to, żeby lecieć dalej. Tu jest trochę tych itemów, wiecie co, ja sprawdzę jedną rzecz, bo to mnie strasznie ciekawi, to TNT. Uwaga. Naprawdę, to tak to dzieje, o! Okej. To tak wybucha, dobra, 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 to jest fajne. To TNT jest mocne, w ten sposób można tak dobrze zarobić, że to jest naprawdę, no niesamowite. Dobra, skończyło się to. Dobra, lecimy, sprawdziłem, to musiałem to sprawdzić, bo byłem mega ciekaw, jak to działa, jak to wygląda. Lecimy na spawna i idziemy otwierać nasze kurcze skrzynki. Ej, dobra, mam nadzieję, że uda się, mam nadzieję, że się uda. Tak jak obiecałem, dokupujemy kolejne tutaj, prawda, rzeczy, czyli musimy dokupić sobie w tym momencie 15 petów, żeby je zbierać naraz, bo mamy jeszcze 1500 w takim razie do wydania, bo mi zostanie jeszcze tyle, 1500 robuxów. Zobaczymy, na co to wydamy. W każdym razie musimy tutaj, prawda, teraz opatrzyć. Idziemy sobie tutaj i na poziomie 76, czyli tutaj, są do otwierania tamte jajka. Dobra, otwieramy to. 16. Pyk. Zobaczmy, co takiego dostaniemy. Uwaga. Lipa. Lipa, lipa, lipa. Teraz nic nie... O, ja w ogóle nie mam dźwięku, bo ja sobie to wyciszyłem, żeby mnie nie denerwował dźwięk w trakcie nagrywania innych filmów. Więc dobra, teraz mamy dźwięk. I uwaga. Dalej lipa, lipa, jeszcze raz lipa. Ale spokojnie, jest szansa tutaj na huge'a. Więc, że tak powiem, liczmy na to, że w końcu coś nam wypadnie. Mam nadzieję, że jak wypadnie już raz huge, to będzie młyn, nie? Z tego co wiem, możemy któreś z tych huge'y zdobyć tam. To jest na 76. Odrodzenie drugie wymagane. Okej, mamy drugie odrodzenie zrobione, więc jesteśmy spokojni o to. Możemy oczywiście robić. Czekajcie, ile to ma, ile mają punktów te pety w tym momencie? One mają 127 tysięcy. To są już, to są fajne pety, aczkolwiek ja mam tutaj mocniejsze. No najmocniejsze to jest 207 w tym momencie. Ale za niedługo myślę, że to przebijemy, zdobędziemy jakiegoś lepszego peta, no ale tu na pod... Dobra, czy my mamy opcję kupienia tak, że nam się otwierało to automatycznie? Autofarm to jest pet stay breaking in... No to nie, to nie jest to, to nie jest do otwierania automatycznie jajek.
tap without having to, czyli auto tap, ale czy to jest, czy to chodzi o otwieranie jajek, czy to chodzi o klikanie w coś innego? Dobra, kupię to, kupmy to, sprawdźmy co to robi. Automatyczne dotknięcie. Wydaje mi się, że to chodzi o zbieranie jednak mimo wszystko, że to nie chodzi o otwieranie automatycznie jajek. Aczkolwiek kurczę, fajnie by było, jakby to chodziło o automatyczne otwieranie jajek. No i możemy jeszcze sobie kupić to, żeby mieć te laki. Weźmy to, kupujmy to wszystko, bo to trzeba to kupić po prostu i tak mnie nie stać na tego Huge Huntera. Właśnie ten Huge Hunter by mi się teraz najbardziej przydał. Ajajaj, mogłem go kupić, skoro teraz już jesteśmy na tym poziomie, że staramy się zdobyć te pety. No ale dobra, na razie nic z tym nie zrobimy. Musimy próbować z tą szansą, którą mamy, bo nie mam aktualnie tyle Robuxów. Oczywiście jak chcecie mnie wspomóc, widzowie, będzie mi bardzo miło. Możecie wejść na grupę, którą macie link w opisie i tam macie do kupienia jakieś koszulki z mojego sklepu. Myślę, że możemy tam dodać za niedługo jakieś nowe produkty, nowe koszulki, żebyście mieli coś ciekawego tam. Możecie sobie kupić to dla was, wiecie, jakby, no nie zmuszam nikogo do kupowania, bo nie, jakby nie musicie. Ale jeżeli macie ochotę sobie kupić jakieś rzeczy z mojego tam sklepu, jakoś w mojej koszulce być, to będzie mi bardzo miło. A przy okazji pomożecie mi w robieniu fajnych treści, żeby mieć Robuxy, no bo niestety powiem wam tak, nie stać mnie na to, żeby wydać tutaj aż tak dużo Robuxów. Wiadomo, coś tam mogę doładować, ale nie aż tyle, ile na przykład wydaje Wojan, bo dla mnie to jest niesamowite, ile on wydaje, ale on ma pieniążki na to, ja nie mam niestety. No dobra, no idzie nam świetnie, dostajemy jakiegoś Jolly Cata, ale dalej to nie są huge pety. Ile ten Jolly Cat ma punktów? To jest ten Jolly Cat, mamy 3, 147, to już jest fajny wynik, naprawdę. Ale mimo wszystko nie jest to jakiś wybitny. O, czekajcie, bo możemy tutaj ściągnąć to i założyć sobie jakąś, na przykład, że mamy zwiększona prędkość zwierzaka, dobra. Mamy jakieś, mamy jakieś szczęście do jajek, dobra, to weźmy sobie to. Tu mamy power, tu jakieś siłę, to nie. To też nie. No dobra, bierzemy dwa razy to, bo to dwa razy nam daje większą szansę, więc może to się jakoś skumuluje i będziemy mieli z tego coś więcej. Dobra, kolejne 16 jajek. Ile mi znikło kasy w ogóle, bo mi wydaje się, że mi... Patrzcie, ile ja mam tego. Mi znikają te punkty. 460 mam, tu 240 i uwaga, biorę to. I mi znika ile? Ile mi zniknie z tego? Uwaga, 260. Dobra, tu coś z tego zabrało, czyli na tym poziomie to zabiera. A, bo to kosztuje... A, 1600 tych. No to patrzcie, ile tego mam. Dobra, możemy otwierać dowoli, nie? Dobra, no proszę, jakiś huge, jakby mi dropnął, proszę, kurczę. Tak bym chciał, nie? Nie wiem, czy ja właśnie nie muszę mieć tej większej szansy na huge, jakby jeżeli trzeba, no to będę musiał to dokupić, nie? To będzie bardzo potrzebne, no prędzej czy później to będzie trzeba będzie to zdobyć. Dobra, no tu idzie dobrze, ale te pety na razie nie są mi potrzebne, no ja bym potrzebował. Fajnie, że te pety teraz się stakują w tym ekwipunku, a nie, że one są osobno. No dobra, słuchajcie, ja to otwieram. I odezwę się do was, jeżeli coś mi fajnego wydropi. A jeżeli nic nie będzie dropiło, no to się odezwę do was z pożegnaniem. Bo wydaje mi się, że może być ciężko dzisiaj coś zdobyć. Dobra, widzowie, trochę pograłem, pootwierałem trochę skrzynek. I w tym momencie, jak widzicie, znowu mam uzbierane masę siana. Już raz tyle uzbierałem to po raz drugi. Mamy uzbierane, patrzcie, 3692. Takie, prawda, axolotle. Tutaj mamy 8000, no więc jak widzicie, troszkę tego jest dużo. Ale to jest dalej za mało, dalej nie wyleciał mi żaden, jak to się nazywa, ten żaden huge, a jest na niego dalej szansa, więc lecimy ponownie wystartować z kolejną turą. No ja nie wiem, widzowie, co ja mam o tym myśleć, czy jestem w stanie to zrobić. No po prostu jakby walczę z tym, żeby to się udało. Myślę nad tym, czy nie doładować sobie Robuxów, tak żeby po prostu mieć na większą szansę na te huge, bo może... Dobra, widzowie, zrobiłem to, doładowałem Robuxy. Po raz kolejny doładowałem Robuxy, aż tu mam za ciemno, więc muszę lekko ściemnić. Doładowałem Robuxy i mam ponad 3000 Robuxów, tak żeby kupić Huge Huntera. 3250 Robuxów wydane w tym momencie na to, żeby mieć większą szansę na zdobycie Huge'a. No przecież to jest niepoważne. To jest niepoważne, co ja w tym momencie robię. Nie wiem, proszę, mam nadzieję, że ten film się przyjmie, mam nadzieję, że wam się spodoba, bo wydałem właśnie ponad 4000, jak nie 5000 Robuxów na ten odcinek. No po prostu musi się to udać. Więc otwieramy oczywiście i zobaczmy, co nam z tego będzie wypadać. Czy będzie jakaś większa szansa na zdobycie tego wszystkiego? Proszę, błagam. Ja aż po prostu, aż się odsunę, prawda, aż uklęknę, proszę, proszę. Dajcie mi huge'a! Dajcie mi huge'a! Mam uzbierane masę siana! Muszę być w końcu tym szczęśliwcem, który zdobędzie tego huge'a!
To pewnie się widzowie będzie robić jakiś czas. Ja obiecuję wam, że ja będę tutaj siedzieć na awku bez przerwy i będę po prostu próbować zdobyć te huge. Znowu mam za ciemne, rozjaśnię to lekko. Mam nadzieję, że zdobędę to. Jeżeli zdobędę huge'a, to w następnym odcinku Spec Simulatora wam to pokażę. Mam nadzieję, że mi się to uda, no bo już nie będę przedłużać tego filmu. No bo co ja tu będę robić, jak to się musi zebrać. Tam masa pieniędzy jest do wydania, więc po prostu mam nadzieję, że w końcu ten huge zadziała i w końcu mi wyleci. A wtedy będę naprawdę mega szczęśliwy. No ale póki co to tyle, trzymajcie się, widzimy się w kolejnym odcinku i zostawcie łapkę w górę. Im więcej łapek w górę, tym większa szansa na to, że zdobędę huge'a.